zbudowaliśmy ten budynek po to, żeby pokazać pewną ważną rzecz, że na świecie obecnie nie trzeba płacić rachunków za prąd, za ciepłą wodę, można żyć w zdrowy i zrównoważony środowiskowo sposób zupełnie za darmo. Ale nie chodzi mi o to, że chciałbym tu mieszkać. Małe. Falownik zmienia prąd z fotowoltaiki z góry na prąd, którym możemy zasilić gniazdko, możemy zasilić wieżę, naładować telefon. A tam z tyłu woda użytkowa, która zamienia wodę zimną na wodę ciepłą przez właśnie rekuperator. Centrala wody użytkowej. I trzecie? To co zmieniało ja widziałam fotowoltaika. Czyli falownik. Dlaczego? Ponieważ koszt mieszkania, koszt kupienia domu, koszt wynajmu jest tak duży, że dzieciaki wolą zostać z rodzicami i nie wychodzić z domu, nie tworzyć swojej własnej rodziny, żeby zaoszczędzić pieniądze. Co jest zasobem odnawialnym? Słońce? Woda. Wiatr? Magma. Magma. Wiatr. Chłopaki na górze? Odnawialne. Zasoby powstały w wyniku ewolucji. Ich rozmiary są skończone, tak jak mówiliśmy. Złoto, ropa są skończone. Wynika z tego, że wykorzystywanie zasobów naturalnych musi prowadzić do ich wyczerpania. Teoria ta jednak legła u podstaw koncepcji wzrostu zerowego, czyli doprowadzenia do społeczeństwa, które już nie chce coraz więcej wykopywać, nie chce wytwarzać coraz więcej, tylko chce być umiarkowane, nakazując zahamowanie wzrostu gospodarczego w skali światowej. Co jest prawdopodobnie niemożliwe, bo wszyscy... Tak, czy ktoś z was był kiedyś na spektaklu improwizowanym? Super. Uwaga! Każda drużyna, tu jaki dom, jaki rodzaj miejsca będziecie projektowali? Szkołę, straż pożarną, dom poczty czy dom kultury? Dom dla 6 osób, ok? 6 osób. Dobra, skreślone. Energia geotermiczna, energia wody, rekuperacja, pompa ciepła. Słuchajcie, teraz byliśmy tam na dole, ja wam opowiadałem, jaki jest w świecie. A teraz możecie być kreatywni. Skąd bierze się w waszym projekcie prąd? Skąd bierze się ciepło? Skąd bierze się woda zimna i woda ciepła? To wszystko musi się znaleźć w projekcie. Kantorek. Tu jest na przykład wiatrak. Tu jest studnia. To jest plan zagospodarowania. Jeden. Plan. Dwa. Znajduje się ze spisu innowacji. Spis. Energia. Czemu nie? Ja! Zabrało nam materiały. Materiały, czyli nie mamy drewna. Czyli wszystkie nasze budynki nie mogą być zbudowane z drewna. Musimy zastąpić ten materiał. Wracamy i próbujemy zastąpić. Modlitwy siły złej życzenia, tak? Zapędy na krzyki ludzkie, koło chomika dla ludzi. Jeśli wszyscy my uwierzymy, że jesteśmy w stanie zrobić świat lepszym, to może się nam uda. Więc jakby gratuluję. Budynek na planie koła, energia satanistyczna, brawo. Co prezentuje? Straż pożarna, dom, poczta, szkoła. Grupa do nieba. No i jest lawa. Słuchajcie, brawa dla tego projektu. Jacuzzi, z którego wspierana jest energia. Się jakby spiężuje. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo tego typu działania naprawdę są możliwe. Co tam o poczcie słuchamy. Innowacyjna poczta. No więc tak, zacznijmy od tego, że to się dzieje jakieś dzień po lat. To jest autonomiczna poczta. Coś, co jest nowym realem przyszłości. Słuchajcie, zbudowanie poczty, w której nikt nie pracuje i poczta pracuje dla nas. Ostatnia grupa, słuchamy! To są parkingi właśnie dla nas. Więc tutaj nasza drużyna na skali bardzo mikro zbiera
mikroenergy harvesting, tak zwany. Bardzo fajny nurt, jest coraz więcej tego typu rozwiązań i bardzo polecam właśnie szczególnie kierunki takie jak mechatronika. To jest właśnie wasze miejsce i gratuluję temu projektowi. Również wielkie brawa dla wszystkich 5 drużyn. Gratuluję. Od domu na planie koła, przez mikroharvesting, autonomiczną pocztę. Tu mieliśmy szkołę z użytkowaniem wiele energii. I mieliśmy też dom kultury, który miał innowację społeczną, co więcej. Gratuluję. Brawo.